Evet, son benden. Çünkü karar ver. Nasz. Ten będzie światło czuły. Jak widać, jest mocno zużyty. To jest korona ładująca. Jedna z ważniejszych rzeczy. Jeżeli korona jest brudna, na kopii będą wychodziły ciemne ślady. Tu jest brudne, tu jest brudne. To jest siatka ładująca, pod nią jest jeszcze grzebień ładujący. Siatkę najlepiej zdjąć i wyczyścić przy okazji wymiany bębna. To bardzo wpłynie na jakość kopii. Polepszy się czerń i znikną wszystkie niepożądane kreski. Że takie ślady wypalone nie zajdą nam pędzelkiem. Musimy to zrobić troszeczkę inaczej. Tu jest zaczep siatki. Zwalniamy zaczep siatki. Pyk. I możemy ściągnąć siatkę. Bardzo ważne jest, żeby siatkę założyć potem w ten sam sposób. Nie można jej założyć odwrotnie. Musi być założona tak samo, jak była zdjęta. Wnętrze korony możemy wyczyścić alkoholem albo delikatnie pędzelkiem. Bardzo ważne jest to, żeby był czysty grzebień ładujący, który jest wewnątrz elektrody. Natomiast na siatkę musimy poświęcić troszkę więcej czasu. Kładziemy siatkę na czystym podłożu i możemy ją wyczyścić alkoholem. Pianką do plastików. Czekamy chwilę, aż siatka wejdzie w reakcję z pianką. Następnie czystą szmatką delikatnie czyścimy powierzchnię siatki tak, żeby nie powykrzywiać cienkich drucików, które są na niej. Jeżeli przy czyszczeniu wykrzywi się siatka, to może być kłopot i będzie trzeba ją wymienić. Ok, to jest z jednej strony. Teraz przekładamy na stronę drugą. Jak widzimy, brud schodzi. Teraz czyścimy tylną stronę. Czy brud schodzi? Schodzi. Czekamy chwilę i czyścimy od spodu delikatnie. Jeszcze raz czyścimy front.
sekcję z przodu. Dobrze, to jest wyczyszczona siatka. I zakładamy ją ponownie na naszą elektrodę. Siatki staramy się nie dotykać, bo brud naszych palców, tłuszcz z naszych palców może na niej zostać. Prawidłowo wyczyszczona elektroda.